serdecznie zapraszam do uczestniczenia, czyli poznawania prac niezwykłego Opolanina, rodem z, jak on to mówił, z całego świata, bo tak często przedstawiał siebie, że czuje się obywatelem świata, chociaż te korzenie z Opola były dla niego ważne. Miałem okazję poznać go parę lat temu, właśnie pierwszy raz spotkać tutaj przy okazji wystawy jego prac w galerii. To było wzruszające spotkanie dla mnie, choćby z tego względu, że chyba pierwszy raz miałem okazję poznać kogoś, kto mieszkał w Opolu przed wojną. Takich osób za dużo w tej chwili nie ma. Był świadkiem trudnych losów również tego miasta i jego obywateli, co też miałem okazję poznać, będąc w mieszkaniu, w którym mieszkał przed wojną z rodzicami. Chcemy zaprosić do poznawania prac wybitnego artysty o światowej klasie, który wychowywał się na tych samych ulicach, na których my się poruszamy. Jest to dla mnie też wielka radość, że zarówno miasto Opole, ale też tutaj Galeria Sztuki Współczesnej dają nam sposobność do tego, żeby poznać dzieła tego znamienitego artysty, który urodził się w Opolu. Artysta ten prezentuje ze sobą swoistego rodzaju właśnie otwartość na pomysły, pewne wyzwania artystyczne, a dzieła jego stanowią też pewne nowum. Jest to prezentacja tak naprawdę z rzeźby przestrzennej, która inspirowana jest matematyką i geometrią. Mamy tutaj do czynienia ze swoistego rodzaju właśnie estetyką, która jest inspirowana geometrią, matematyką, pewnym porządkiem i to jest ten czynnik, który obserwatora przyciąga, ale z drugiej strony stanowi wyzwanie dla tegoż obserwatora. Cieszymy się bardzo, że jako stowarzyszenie zostaliśmy zaproszeni do tego projektu. Jesteśmy odpowiedzialni za część młodzieżową, muzyczną, ponieważ chodzi w tym projekcie też o przenikanie się sztuk. Nie tylko sztuka, która będzie prezentowana w galerii, również muzyka ma towarzyszyć temu wydarzeniu i już dzisiaj, za chwileczkę, w czasie warsztatów, które będą prowadzone z Liceum Plastycznym, młodzi twórcy, którzy będą reprezentować muzykę młodzieżową od popu, rapu, bluesu, soula, zaczynając, będą jakby inspirowani sztuką Mudhoffera, tutaj towarzyszyć młodym twórcom z Liceum Plastycznego. Później będzie koncert, na który już jutro zapraszamy o godzinie 18:00. I też chcieliśmy do tego jakby projektu zaprosić twórców młodych z Ingolstadt. W tym roku się nie udało. Wiem, że się zbiera grupa. Na przyszły rok, jeżeli się uda ich zaprosić, to myślę, że w partnerskie miasto Opola również wyślę ekipę, żeby to był jeszcze międzynarodowy projekt. Równocześnie placówki, które prowadzimy, tworzą, pracują, jeżeli chodzi o sztukę Mudhoffera, mamy wypożyczone również prace Mudhoffera do naszych placówek i tam młodzież inspirowana jego twórczością również tworzy coś fajnego dla regionu. Jutro i pojutrze otwarte wydarzenia dla mieszkanek i mieszkańców Opola. Już o godzinie 11:00 każdy z Państwa, który chciałby się poczuć artystą, jest zaproszony do tej sali. Józef Chyrzy poprowadzi jutro warsztaty inspirowane twórczością Bena Mudhoffera, więc zapraszamy serdecznie o 11:00, wstęp jest oczywiście bezpłatny. O godzinie 15:00, gdyby ktoś z Państwa chciał się dowiedzieć więcej o samym Benie Mudhofferze, o jego sztuce i o tak zwanej sztuce konkretnej, czyli tym gatunku sztuki, którego on jest reprezentantem, zapraszamy na wykład doktora Matiasa Listla z Muzeum Sztuki Konkretnej w Ingolstadt. On opowie nam o życiu i twórczości Bena Mudhoffera. A to jest o 15:00, a o 16:00 bezpośrednio po wykładzie zobaczą Państwo film o Benie Mudhofferze, w którym autora także będzie można zobaczyć. No i o 18:00 wspomniany przez panią Małgorzatę Wyzdak koncert. Wszystko odbywa się tutaj w tej sali, w galerii. I wreszcie w niedzielę o godzinie 15:00 zaplanowaliśmy spacer śladami Bena Mudhoffera.
przejdziemy po mieście, uczestnicy spaceru będą mogli zobaczyć, gdzie w przestrzeni miasta znajdują się te rzeźby, będą mogli zobaczyć dom, w którym urodził się i mieszkał Ben Mudhoffer, na którym znajduje się tablica, którą pan prezydent 2 lata temu odsłaniał w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Przejdziemy po kilku miejscach, a nasz spacer zakończymy na rynku w Bong Art Gallery.